Tamis Laux jest adaptacją mojej wcześniejszej powieści Trójkąt męski z sierścią w tle. Powieści wielowątkowej, jednym z wątków, jednym z najważniejszych wątków była historia, która toczyła się podczas drugiego powstania Prusów. Historia XIII-wiecznych powstań pruskich przeciwko zakonowi krzyżackiemu jest mało znana. Dzięki Henrykowi Sienkiewiczowi i Aleksandrowi Fordowi przeciętny Polak zna przebieg bitwy pod Grunwaldem i okoliczności jej towarzyszące, a mało wie o walkach Jaćwingów, Natangów, Warmów, Galindów i innych plemion pruskich przeciwko krzyżakom właśnie w XIII wieku. Lukę tę postanowił naprawić Aleksander Krępeć. Napisał scenariusz słuchowiska Stabis Laux, co po staroprusku znaczy kamienne pole. Wychodząc z założenia, że historia Indian północnoamerykańskich i południowoamerykańskich jest znana szeroko na świecie, dlaczego my nie mielibyśmy popularyzować dramatycznej historii ludów, które żyły na tych ziemiach przed setkami lat, a wyginęły w tak tragicznych okolicznościach. Podchodzić po kolei, według starszeństwa. Miecze w posoce zanurzyć, powodzenie w bitwie zapewnić. Wiele pracy kosztowała adaptacja, bo jednak zamienienie języka powieści na język radiowy to są dwa różne języki. Język radiowy to jest jednak przede wszystkim dialog i dźwięki. A może ty, panie niewiast, nie lubisz, co? Może Jurgena miłowałeś inaczej całkiem, niźli mężom przystoi, co? A że powolny cię nie był, to i zabiłeś nieszczęśnika. Ale przenigdy, no cóżeś ty komturze? Ale tak, Demolaj, tak właśnie to było. Jurgen kogo innego szanował. Przetecznym twym pomysłom odpór dał, to i zabiłeś. Dobra, wystarczy. Mamy scenę w słuchowisku, która dzieje się w obozie Prusów, gdzie trwają przygotowania, budowa maszyn oblężniczych. I właśnie tutaj akurat trwa wznoszenie grudka drewnianego. Przy okazji jest dużo odgłosów, które mam nadzieję nagrać za chwilę. Jest to prawdopodobnie najpotężniejsza produkcja w historii Radia Olsztyn. Występuje 16 aktorów. Zaprosiliśmy czołówkę aktorską z obu teatrów olsztyńskich, z Teatru imienia Stefana Jaracza, z Teatru Olsztyńskiego, Teatru Lalek, a więc usłyszą państwo głosy Mariana Czarkowskiego, Jarka Cupriaka, Grześka Gromka, Radka Hebala, Adasia Hajduczeni i Tomka Czaplarskiego. Jakże pragnąłem płaszcz z krzyżem przyodziać, pogan plugawych nawracać, grody przepiękne budować. No cóż mi między Słowianami baby po tyłku klepać. W zakonie przyszłość ziemi tej i nie tej tylko. A Polacy niewolni będą i tyle, da Bóg, zakonowi poddani. A co jeśli przyszłości nie ma? A co jeśli my tu jedni z ostatnich pod nóż przeznaczeni? A co jeśli Prusów fala zatopi to wszystko, co z trudem niemałym już zbudowaliśmy? Nie może być, bracie Heinrichu! To jest słuchowisko, drodzy państwo. Słuchowisko jest o tyle trudniejsze od normalnej pracy aktora, bo mnie nie widać. I to, co ja sobie wyobrażam, to chciałbym przerzucić także na wyobraźnię słuchaczy, którzy tego będą słuchać. Rozic, Jorwa szpije ze smakiem. Nie żygam. Gość na goście jestem, pasza. Dzięki za gościnę. Spać już pójdę. Sił nabierać ku waszemu usmarkaniu. Mocny będę za godzin parę na zabój. Rozic! 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 Rozic!
Akcja tego słuchowiska rozgrywa się w czasie drugiego powstania pruskiego. Rozpoczyna się akcja ta w roku 1263. Głównymi bohaterami opowieści Stanislaus są komtur Heinrich z Bambergu i dzielny wódz Prusów Herkus Monte, oby pamięć o nim żyła wiecznie. Ty wziąłeś mnie za giermka w sztuce wojennej doskonaląc. Chrztem przemieniony stałem się Henrykiem Montem, rycerzem prawdziwym, rycerzem pasowanym. Na 20 lat bez mała. Postarzałeś się, Heinrich, przez te lata. Posiwiałeś. A czy nie widzisz, coś najlepszego uczynił traktat chrystburski łamiąc, pożogę wojenną wszczynając, z której mało kto żyw ujdzie. Nie ja, na pewno. Ale i nie ty, Herkus. Tekst Stanislaus jest celowo archaizowany. Tak jak zresztą jak w powieści, tu tę te archaizację języka zostawiłem. Sądziłem i sądzę, że sprawy, które się toczą podczas zmagań Prusów z Krzyżakami, to są sprawy na tyle ostateczne, na tyle ważkie, że nie warto opisywać je współczesnym, takim skundlonym żargonem. Kolejnym atutem takiegoż słuchowiska jest język. Nie jest w 100% z XIII wieku, ale jest stylizowany. Uwa! Zdrowie ze mnie uchodzi nie inaczej. Te peregrynacje nasze dobić mogą nawet Tura. Zbrodliwie uchodzi, bracie Wydźgar. I wy uchodźcie nazad do izby ciszę mordować. Jeszcze was na tangowie pod Lubawą usłyszą. A bliżej już są, bracie Heinrichu, bliżej. Dobrze to wiesz. To by ich usłyszeli za niedługo. Może ich, a może Dietricha, że nie odpuszczą. Ani chybi tego młokosa Szlimana Herkusa żnąć zapragnął. Ta archaizacja języka spowodowała jednak też i pewne problemy. Stworzyła te problemy szczególnie aktorom młodego pokolenia, którzy występują w słuchowisku. To może anegdota. Jeden z nich, zresztą bardzo utalentowany, niesłychanie brzmiał fałszywie. Okazało się, przyznał się, że po prostu nie rozumiał, co mówi. To po prostu nie był jego język. No, gdy ustaliliśmy, kto mówi, co mówi, dlaczego mówi i o co w ogóle chodzi, okazało się, że potrafi świetnie wczuć się w rolę i wypadł doskonale. Pokazuje sobie przez kotę. Akurat tu to tak wykombinowaliśmy, że jak go puszczają, to on biegnie przed siebie, tak no, jak tak. Z wagonu, wiesz, no, puszczali. Powinien, tak sobie właśnie. To skojarzyłem, jak za czasów II wojny światowej puszczali ich i mówią, biegnijcie, a potem ich niestety. Bo to mniej więcej tego typu scena, tylko że przy użyciu noża, a nie karabina. Tak, tak, dokładnie. Słuchowisko to jednak nie teatr, to specyficzny gatunek. Trzeba tu się nauczyć operować głównie dialogiem. I pomyśleć też o tym, jaki dźwięk z tym dialogiem będzie współpracował. Trudno jest nagrywać słuchowisko, którego akcja rozgrywa się w średniowieczu, w plenerze XXI-wiecznym. Nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak dźwięki cywilizacji współczesnej otaczają nas ze wszech stron. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, ponieważ się przyzwyczailiśmy do dźwięku przejeżdżających samochodów, przelatujących samolotów i temu podobnych urządzeń. Nagranie tych dźwięków właściwie zabiera najwięcej czasu przy realizacji słuchowiska, więcej niż odczytanie ról przez aktorów. No tutaj to artystyczny efekt osiągnęliśmy, bo tutaj taki dziwny wiatr jakby taki wiał. Średniowiecze kojarzy się nam z pancernymi blachami, z zakutą w żelazo jazdą. Tak, to można odnieść, ale do XV wieku, do czasów Bitwy Grunwaldzkiej.
a nawet sporo później, bo jeszcze podczas Bitwy Grunwaldzkiej nie wszyscy te zbroje tak znowu mieli. Tymczasem to, co my gramy, to jest wiek XIII, czyli bawole skóry, takie pancerze typu kolczugi z kółeczek, drewniane tarcze. Wszystko to, gdybyśmy nagrywali tego typu dźwięki podczas walk, uderzeń, etc., ciosów, brzmiałoby fałszywie w naszych uszach. Brzmiałoby fałszywie, dlatego namówiłem chłopaków, żebyśmy używali wyłącznie blaszanych dźwięków, ponieważ otóż to jest taki właśnie hełm Salada, 15-wieczny, i wszyscy będziemy wiedzieli, że jeżeli w taki hełm będziemy stukać mocno mieczem, to znaczy, że to jest dźwięk prawdziwie średniowieczny, więc fałszujemy, ale w odbiorze na pewno to się sprzeda najlepiej. Uwaga, cisza! Poszło! Nie ma słuchowiska bez muzyki, a w tym przypadku muzyka znakomicie współbrzmi z tekstem. Dodaje mu niezwykłego klimatu. Malas zaproponował Marcina Urmińskiego z Shannona. Tak na początku z Jaronem trochę kręciliśmy nosem, że może jest zbyt celtycki, że strasznie nam ten dźwięk skieruje na klimaty i miejsca nie nasze tu pruskie, nie nasze tu krzyżackie, nie nasze tu polskie. Myliliśmy się. Trzeba było sobie wymyśleć mniej więcej klimat, który mógł, muzyczny, który mógł panować w tym regionie. Wybraliśmy instrumentarium w oparciu o jakieś 500 km w promieniu. Więc pojawia się troszeczkę muzyki rosyjskiej w klimacie, troszeczkę muzyki skandynawskiej w klimacie, oczywiście odrobinę polskiej. No i to tworzy ten nasz wirtualny miks właśnie tej muzyki pseudopruskiej, ale generalnie chodzi o to, żeby ładnie klimatem ozdobić samo słuchowisko. Co chcesz z nim zrobić, Herkus? To, co zrobić muszę, Heinrich. Jezu, Heinrich. Heinrich z Bambergu? Bracie... Zawiodłem, bracie Komturze. Zaspałem, wiem, o przebaczenie proszę. Nie trzeba było mnie posyłać. W wojennych uczynkach nie jestem zbyt śmiały. Teraz, gdy słucham już pierwszej wersji nagranych tych naszych trzech odcinków, wiem, że warto było. Moi bohaterowie książkowi dzięki temu słuchowisku ożyli. Postacie ożyły, nabrały mocy, brzmią, a jest to świetne świadectwo czasu, gdy wszystko jeszcze na tych ziemiach, na których żyjemy, było możliwe, a potoczyło się jak potoczyło.